Dorota Szelgowska i Adam Sztaba rozstali się przed laty, tak projektantka Meza, to był bardzo ważny facet w moim życiu. Dorota Szelgowska nie tak dawno gościła w podcaście Wojewódzki Kadzierski. Znana z programów, w których dokonuje metamorfoz mieszkam prezenterka i dziennikarka ujawniła szczegóły swych relacji. A związków na koncie Szelgowskiej jest trochę. Na pójście z nią do ołtarza zgodzilo się do tej pory trzech przystojniaków, Paweł Hartlieb, Adam Sztaba oraz trzeci partner, którego nazwiska prezenterka nie chciała zdradzać w mediach. Jestem w związku, ale nie czuję potrzeby pokazywania mojego partnera i opowiedzenia o naszej wielkiej miłości. Bo to jest nasze, mówiła wówczas w jednym z wywiadów. Ze związku z Hartliebem, aktorem teatru Studio Buffo, Szelgowska ma syna Antoniego. Natomiast ze związku z ostatnim Mezem, córki Wandę. Projektantka przyznała jednak w wywiadzie dla Zurnalisty. Za nią mieć związki, co może być podstawa jej problemów sercowych. Nie jestem w stanie się wypowiadać na temat związków, ponieważ ja w ogóle nie umiem w związki. Przecinek bardzo lubię moje lusko, moja garderobę i różne rzeczy, a jednocześnie to nie jest tak, że ja nie mam ludzi dookoła, wyznala. Swoich partnerów gwiazda TVN-u wspomina jednak wyjątkowo dobrze i nie szczędzi cieplech słów na ich temat. Wygląda więc na to, że nie jest zrażona do płci przeciwnej. Wszyscy mężczyźni, których spotkałem w życiu, byli naprawdę fajni. Każdy z nich miał coś bardzo fajnego w sobie i po każdym z nich zostało albo we mnie coś dobrego. Albo jakieś fajne dziecko. Naprawdę mam bardzo dużą wdzięczność za te wszystkie związki, w których byłam, dodala. W najnowszym wywiadzie dla Wojewódzkiego i Kazielskiego projektantka ujawnila, kim dla niej dzisiaj jest Adam Sztaba. Mimo tego, że para rozstala się, to nie czuje do siebie żadnej urazy. A dziennikarka kibicuje Sztabie i jego obecnemu związkowi. To był bardzo ważny facet w moim życiu. Cudownie, że jest Zaga i Maja super dziecko. Aga też jest ekstra i oboje bardzo do siebie pasuje. Ja w ogóle lubię, jak moim bylem jest dobrze. Jakbym o nich źle myślała, to bym miała jakaś taka opcja, ze siebie i tego czasu, który im poświęciłam, nie szanuję, dodała w rozmowie.